Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. A oto i przez was, jak się okazało, wielce wyczekiwany powrót, czyli Darkest Dungeon. No więc cóż, chcieliście, to macie. Będzie więcej moich wkurzeń, moich tortur i w ogóle. No i mogę powiedzieć wam tyle. Bardzo chciałbym wam powiedzieć, że kontynuujemy rozgrywkę, jednak no trzeba ją robić od początku. Wraz z aktualizacją, dodaniem Butcher's Circus, czyli wiecie, tego trybu pseudo PvP. No powiedzmy sobie szczerze, po prostu mi poszło, nie ma zapisów. W sensie no niby były, dzisiaj kasowałem to sobie przed chwilą, no ale nie działały. Tak więc, bez zbędnego gadania, gramy ze wszystkim. Ale żeby nie było, cyrkiem zajmiemy się kiedy indziej i resztą. Dobra. Rozpocznij, oczywiście najmroczniejszy. Nie zmieniamy nazwy. Lecimy. Oczywiście znowu intro tam zostawię. Natomiast jeśli chodzi o dalszą część gry, to powiem wam tyle. Spotkamy się po paru tygodniach, gdy już, można powiedzieć, cała gra nabierze większych kształtów i no będzie można zrozumieć i zauważyć, w jaką stronę to idzie. It winds with a troubling serpent-like suggestion through the corrupted countryside, leading only, I fear, to ever more tenebrous. Nie wiem, czemu się przerwało, ale dobra. Jak już się przerwało, to w takim razie po prostu do zobaczenia tam po, nie wiem, może z 5 tygodniach, jak już będzie właśnie jakoś to kształtowało i będę mógł zaprezentować cokolwiek, co udało bądź nie udało się osiągnąć. Tak więc no, do zobaczenia za chwilę. Witam w tygodniu trzecim. Jest to naprawdę trochę szybciej niż myślałem, ale powiem wam szczerze, no zobaczcie, mam już 4 przedmioty. Dosyć sporą kolekcję bohaterów, przynajmniej na mój rzut, dla mnie bardzo fajną. Więc stwierdziłem, że nie ma już co więcej przedłużać, oczywiście może jeszcze parę tygodni później sam zrobię. Nie mnie oceniać i nie mnie myśleć. Ale póki co szykujemy wyprawę, która miejmy nadzieję będzie wystarczająco dobra, by poradzić sobie właśnie z Knieją. Chciałbym znowu naszego starego znajomego, jednak nie ukrywam. Jest mocny, tylko no. Nie chcę, żeby znowu został wytychanym tak szybko, że już nic. Dobra, to wezmę tu tą postać i jak tam jest? Mi się wydaje, bo ona wróciła bardziej zestresowana niż była wcześniej. Nie, po prostu jest jeszcze zestresowana mocno. Dobra, w takim razie następny. Niech pójdzie. No, niestety nie mam nikogo, kto by się nadawał, więc prawdopodobnie muszę wziąć albo ją, która jeszcze nie jest przygotowana, albo jego. No bez nich tak będzie. Oczywiście wiem, że już mam niby dostęp do gildii, nawet ją kupiłem, żeby można było wymieniać i tam ulepszać umiejętności. Właśnie, a propos tego wszystkiego, może nawet skorzystałbym. Może nie z uczenia się nowych, ale chociaż z ulepszenia tych takich najistotniejszych dla mnie do użycia. Wiecie, jeśli chodzi o każdą postać. Dobra. Okej. Ty, mój drogi Dismasie, dostaniesz na razie ulepszenie tych dwóch. I to tyle. Ruszamy na przygodę, która wiem, że będzie bardzo krótka, no ale... Idziemy na nim tak czy siak. Głównie dlatego, żeby po prostu móc... No, zdobyć bardzo fajną rzecz dla Flaglanta, który jeszcze nie występuje. I dobra, w takim wypadku 8 widzenia to będzie pewnie aż nadto, ale niech będzie z 2 pochodnie. A nie, to już mamy, dobra. 2 klucze, bo nigdy nie wiadomo. 4 pochodnie, 1 to, bo nigdy nie wiadomo, jak już się powtarzam. No i już lecimy. Ja pewnie za dużo wziąłem zdecydowanie, no ale trudno, chociaż... Tak. Teraz lepiej, bo tu jest pełno rzeczy, które wykorzystuję to dla zbierania łupów. Chociaż... Patrząc w sumie na to, że... Jest to pierwsza wyprawa, to pewnie ona będzie taka krótka, że znowu się będę wkurzył, że wziąłem za dużo. Korrupcja has soaked the soil, zapping open life from these groves. Let us burn out, że ona jest aż tak krótka. No ale dobra. Może znajdziemy tu jakieś skarby. Okej, pajęczyna, czyli tu bandaż był. Okej, bandaż już się zwrócił. Łopatka też się już zwróciła.
No dobra, może nie jest aż tak źle, jak się spodziewałem. Okej. I oczywiście musiałbym przetasować całą drużynę. Po to, żeby nie było w ogóle sensownie. Chociaż dobra, on jeszcze dalej może szczylać. A ten pluć może też w nich z tej pozycji, więc dużo się nie zmienia, co prawda, no ale... Dla niego to jest akurat okropne. Co mi tak naprawdę, chyba naprawdę, no już trochę połączyłem. Zdecydowanie najgorzej ma ten nasz tutaj kolega i szczyl. Liczyłem na jakiegoś krytyka, który wykończy to wszystko raz na zawsze, dobra. Dziękuję. Ona już jest wykończona całkowicie. A, ślimak. Całe szczęście jeszcze się nie mogłem duplikować. W sumie dobry pomysł. Pamiętam, jak kiedyś tam mocno zlabiłem, że w sumie ta ich duplikacja doprowadziła do tego, że nie mógłbym nic zrobić. I wiem, że mógłbym potrzymać ich wszystkich i w jednej linii wykończyć. Byłoby spokojnie. Dobra. Zestrzel ją. Dziękujemy. I teraz tak, okej. A tego jeszcze się nie pozbędziemy. A spróbuj ogłuszyć. Może się uda w sumie. Ile masz? 100%, czyli 50 na 50. Dobra. Wykończ. No i teraz chyba jedna z potężniejszych postaci, jeśli chodzi o czyste obrażenia. Oczywiście. Dobrze zrobiłem chyba ogłuszając tego gościa. Tak, ja, zdecydowanie. Więc teraz tak, on nic nie może zrobić, ale żeby nie dostawał stresu, on nie mieszał co szczyli do zwłoków. I z łańcucha dziada, tak na śmierć. Dobra. Parę rzeczy, oczywiście kluczyk. Nieźle. Akty zdecydowanie się przydadzą. W sumie akty własności, czy tam papiery, ja różnie to nazywam. No a super. Super. Cię. Też nie. Nie wiem, czy powinien to ruszać. Niech będzie, że ruszę. Super. Dobra. To chyba łopatą coś podważać, ale... Aż tak nie będę lepiej ryzykował, dobra. Ich można łatwo rozkrwawić, a jego krwawienie ma 2 na 3 rundy. Nie. Lepiej eliminować wszystkich pomału naraz. Dobra. Okej, 25 to może się uda. Jeszcze tego nie ulepszyłem, po co? Okej, przynajmniej jednego się pozbyliśmy. I za dużo odporności, żeby ci się opłacało ryzykować aż tak. Więc uderz z łańcucha. Dziękuję. Nie, dysmas, jak zwykle. Bezstresowy. Tu ukrywam, nie wiem jak to się dzieje, ale ten gościu jest jakiś taki wręcz magiczny, jeśli o to chodzi. Dobra, bij, zabij. I w sumie już jest niegroźny prawie. Jeszcze tylko ten drugi. No i oczywiście niby te dwie artylerie, ale czy ja wiem. Czy mi się trzeba przejmować. No powiem szczerze, nie sądzę, żeby one były jakieś szczególnie groźne. Jeśli się wyeliminuje tych dwóch. Antek. Zapomniałem o tym, że on na tym był pitalny, że z interfona takiem dostaje stres. A spokojnie, to jest Dismas. Nie masz czego bać, tak czy siak. Znam tego gościa aż za dobrze i po prostu jestem w stanie powiedzieć z czystym sumieniem, że tak czy siak on zawsze będzie na minimalnym stresie. Jeśli kogoś zastanawia, dlaczego on to... Najprościej w świecie do Darkest Dungeon podchodzę nie wiem ile razy, tak ogólnie mówiąc. Przy czym 3 razy już było na YouTubie, bo teraz tak można powiedzieć 3 raz. O pierwszym nie chciałbym opowiadać za dużo, bo to jednak było za czasów powiedzmy no, moich pierwszych prób nagrywania, kiedy to nie było za fajnie i w ogóle. Ale mniejsza z tym. I ten gościu stresu prawie nigdy nie miał. Nieważne jak bardzo bym go męczył. Nigdy po prostu nie trzeba było odstresowywać ani nic dobra. Poza pierwszą chyba tam wyprawą, gdzie tylko on przeżył z całej drużyny. No ale pomijając ten fakt, nigdy. Potem okej, teraz jest, było drugie podejście na tym już kanale na YouTubie u mnie i w ogóle. Pamiętacie chyba, że też ze stresem nie miał szczególnych problemów. No a teraz proszę, trzecie podejście. Był na każdej mojej wyprawie. I proszę.
Ile ma stresu? 5. Zaraz gnilizna. Co naprawi, jak będę jeszcze możliwość leczenia tych wszystkich chorób. Dobra. To miałem, trzeba będzie go odstresować. To w sumie znaczy tyle, że on zamiast walczyć będzie musiał się modlić, czy coś. Okej, nie jest źle. Ale bez przesady, musicie ciągle jego bić. Dobra, gościu. Napraw swój błąd i traf go. Dziękuję. No ty, kolego, się modlisz. Ja w sumie tak sobie uświadomiłem, że to jest jedna z tych postaci, które łatwo mogą dowolną ilość stresu z siebie zrzucić. Czyli w sumie, fajne bardzo. Też nie ukrywam, no. Pewnie z wielu takich tylko, no. Żeby byli, co? Trzeba po prostu o tym pamiętać, żeby tego używać w krytycznych sytuacjach czy coś. Poznając mnie, co? Ja nigdy tego nie użyję. Dobra, to ty się pomódl. No i w ten sposób też dostaliśmy trochę no, redukcji stresu dla ciebie. Dobra, teraz tak. Dismas. Spróbuj się wyeliminować, tak. Spróbuj się pozbyć tego, dobra. Ty, kolego. No, módl się. Za dużo stresu, żebym chciał. No, abyś walczył. Okej. I czy jest szansa, by wyeliminować? Nie, nie ma szans. Ale dobra, i tak próbujmy. Bo za długo to będą problemy w sumie. I tak teraz. Nie pozbędziesz żadnych zwłok jak na złość. Dobra. No co się przyjmować? Wystrzał. Postaciowy. O, znikły. No teraz jeszcze lepiej będzie z tym wystrzałem trójpostaciowym. Dobra, gość. Dokończ proszę robotę. Wy to widzicie? No dobra, przynajmniej tyle. Ura, ucieczki. Co? I uwaga. Oczywiście, że 7, bo jakby inaczej. Już nie potrzebujemy twojego wsparcia, aż tak to się módl. Dalej, na swoje rozgrzeszenie. Dobra. Jeden dobry strzał i po wszystkim. Mówiłem dobry, nie byle jaki. Dobrze. Kapłanko, proszę. Dokończ roboty. No jasne. Dziękuję, przynajmniej tyle. Żona z dziennika. Dobra, wiemy, że więcej pokojów nie będzie oczekiwał bitw. Ale dobra, i tak pozwiedzam. Strona z dziennika. Podeptany dziennik, 1 na 4. Warta Sebastiana była jego ostatnią. Podczas wieczornego posiłku, najlepszego, jaki udało nam się przyrządzić w tych pogrążonych w mroku korytarzach naszego niegdyś wielkiego domu, poderwał nas łoskot i błysk czarnego prochu. Rzuciliśmy nasze miski, aby pośpieszyć mu na ratunek. Na miejscu znaleźliśmy tylko jego pistolet i ślady krwi prowadzące w głąb tego labiryntu cieni. Ruszamy dalej. Dobra. Uwaga, nic. Ale co za ciekawostka, że to już wszystkie bitwy. Dobra, żryjta. Teraz tak naprawdę widzimy, jak długo będziemy odkrywać jakieś tam nowe przejścia, skarby i w ogóle. No albo jak długo nie napotkamy na kolejną ścianę. Jednak fajnie byłoby, no nie wiem, wyjść z jakimkolwiek zyskiem z tego wszystkiego. Dobra, pusty pokój i uwaga, co my tu mamy. Walka, obiekt. Walka, dwa obiekty, walka, obiekty, okej. Nie wiem, czy to nie jest potrzebne, żeby móc iść dalej, no ale skoro oferują, to czemu nie? Może naprawdę będzie warto. I przy okazji też to utrzyma odcinek w trochę dłuższym czasie, bo jednak nie ukrywam. No, nagrywam to tak trochę w pośpiechu, więc no. To będzie jedna wyprawa, którą dzisiaj chciałem pokazać. Tak po prostu jako znak powracamy, jest dobrze. Nie zapomniałem o ankiecie. O, nieźle. Powiecie, no po prostu. Później ruszymy za jakiś czas. Uwaga, stare drzewo. Dobrze.
Nie opłaciło, zdecydowanie. Czyli dobrze pamiętałem jeszcze co i jak. Test, tak? O, zwiat. Walka i obiekt. Dobra, fajnie. Co, idziemy w tą stronę? Na walkę i dwa obiekty. No ale nie taką walkę. Proszę cię, gro. Gorsi chyba naprawdę nie mogli nam wygenerować na obecny moment. Dobra. To szczęście zaraza ich dosyć mocno dotyka, mimo ich odporności. Okej, się zaczyna. Jeśli będziemy mieli farta, to może nawet uda się ich wyeliminować jednym celnym strzałem od Dismessa. A jak się nie uda, to dokończy ich nasz kolega. I uwaga, uwaga. Co jest? Dobra, leczysz wszystkich delikatnie. I bij, zabij. Bez przesady. Dawaj więcej stresu. Tyle mamy, to już za mało jest. Super. A i tak spokojnie i jeszcze sobie jakoś może poradzimy. No on na pewno musi wrócić do modlenia się, jeśli mamy przeżyć. Wy tu widzicie? Dobra, fajnie, fajnie, ale módl się. Super. 12 stres łącznie. Tutaj delikatne podleczanie. Jak już mówiłem wcześniej. Kolega, pozbądź się proszę dwóch piesów. Mówię dwóch, nie jednego. No ale tak, dzięki, że w ogóle cokolwiek robisz. Chyba jako jedyny w tej bitwie. Dobra. A niech gryzą i tak się będzie leczył prawdopodobnie i modlił o rozgrzeszenie, czy cokolwiek tam się modli. Ja chyba nawet to zdolność się nazywa rozgrzeszenie, więc no, nie wiem co ja tak spekuluję, jak to jest jasno powiedziane. Okej, modlitwa znowu, super. Bez przesady. Jakby tego jeszcze było mało. No co, szczęście ten stres nie jest jakiś zabójcza, nic. Więc jest w miarę okej. Okej. Bij, zabij. Dziękuję. Trochę żywności, więc możemy przetrwać troszeczkę dłużej. Dobrze, czy może za mało biorę. Dobra. Tak więc zobaczymy, czy uda się coś znaleźć. I wolno ręki. Dobra. Chyba w takim razie już nawet nie ma sensu, patrząc na to, że skończyły nam się większościowo. Te rzeczy i tak przynieśliśmy ze sobą 6 aktów, 12 herbów, no nie, przepraszam, herbów 16. No i obraz. Tak, jest dobrze. Ale lepiej nie być chciwym, żeby nie ryzykować śmiercią postaci. Dobra, fajnie, dziadek, ale no, nie gadaj już. I zobaczymy, co my tu mamy nowego. Jakie szybciej siebie będzie leczył, da się przeżyć. No to ostatnie. Trochę boli na późniejszych etapach, ale na razie to meh. She has paid dearly for her freedom. And deserves better than this place. Dobra, czyli mamy... Dobra, czyli mamy właśnie, jak już chciałem powiedzieć wcześniej, jedną z fajniejszych postaci. Może nie najlepszą. Patrząc na jej zdolności, też nie jest to najlepsze, co może istnieć, ale dobra. Bierzemy oczywiście. Shifting, swaying. She mesmerizes her prey before the final strike. Okej. I odblokowaliśmy lazaret. To już będziemy kończyć w ogóle, ale zanim coś, muszę pozbyć się tego. Nieważne co i jak, to jest moja podstawa w każdej rozgrywce. Dobra, zobaczmy teraz, co mamy z chorobami. Tylko on... Dobra. Może daje mi to życie, ale... Mam dla niego najważniejsze cele. Nie chciałem do cyrku, tak? Gram na offline, jeśli kogoś to zastanawia. Cóż. Shoot, bandage and pillage. The dancing steps of war. Mamy kuszniczkę. Fajne, bardzo fajne. Może być. Dobra,
Jest dobrze. Ale nie będę udawał, że jest inaczej. Musimy co prawda tylko koszary zbudować. No kosztem tych aktów, ale dobra. Niech i tak będzie. Bo nie przygapię Alrekina. No i teraz taka druga... Ta cała badaczka... Nie, nie sądzę, żeby to było warte. Tak więc dobra, mamy i tak 20 minut. Co robimy następnym razem? Jeszcze nie wiem. Ale powiem tyle. Co by to nie było, i tak będzie rzeczywiście ciekawie. Prawdopodobnie się tutaj coś znajdzie i w ogóle. Można by tutaj. No, na obecny moment ja już dziękuję. I do zobaczenia w następnych epizodach już niebawem. Tak więc po prostu trzymajcie się. Hej, hej.